Co ten Ksajo? No bo jest taki w ogóle mało męski. Ja pierdolę, nie macie o czym gadać, kurwa. Jesteśmy na Shift League gamingowej arenie. Dlaczego jest mało męski? I się tłuściochu, jebnie ode mnie. Ja? Czy według Ksajo Fagata jest tłuściochem? I odpowiedź A, może. Odpowiedź B, tak. Odpowiedź C, nie. Odpowiedź D, chodziło o Japczana. O Japczana chodziło. O Japczana chodziło. Stawiacie obaj na D. To tak. Jest oficjalna wersja zdarzeń. Zobaczmy, co zrobił streamer. O mnie mówię. Nie! Prawdziwa odpowiedź to była odpowiedź C, nie. Nikt nie dał takiej odpowiedzi, czyli nikt nie zdobyła punktu. A wszyscy wiemy, że to było w skierowaniu w stronę Japczana. To prawda. No dobra, to teraz zasady. Dzisiaj zagramy w Co zrobi streamer? Część z klipów, które będziemy dzisiaj oglądać, będą triggerowały pytania. Za poprawne odpowiedzi dostaniecie punkty, a kto zdobędzie najwięcej punktów, ten wygra skina. Macie obaj po 0 punktów. No pieda! Przerywamy ten materiał, żeby nadać ważny komunikat od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Diablo Chairs. Kto nie zna Diablo Chairs? Na pewno nie wy, bo widzicie ich logo w praktycznie każdym moim odcinku. To producenci na przykład tego superfotela. Diablo Chairs to marka stworzona przez profesjonalistów, którzy na fotelach gamingowych znają się najlepiej. Tutaj widzimy przykład. Piękny biały tył i wykończenie, wygodne siedzenie, blokowane oparcie. Wygląda to super, a siedzi się jeszcze lepiej. Fotele Diablo są mega wygodne i super wykończone. Macie szeroki wybór modeli i wersji kolorystycznych, przez co macie pewność, że dopasujecie fotel do swojego stanowiska. Do tego są różne rozmiary. Sprawdź fotele Diablo od firmy numer 1 w Europie. Słuchajcie, ja siedzę, gram i pracuję na fotelu Diablo od jakichś 2 lat i bardzo sobie chwalę. Także jeżeli wy szukacie jakiegoś upgrade'u do swojego stanowiska, zajrzyjcie do linka w opisie, sprawdźcie, czy jest tam jakiś fotel, który was interesuje. I pamiętajcie, że z kodem HODO dostaniecie 3% zniżki. No to co? Klikajcie w link opisie i sprawdzajcie Diablo Chairs. Kojarzysz fundację bitababa.pl? Walczymy z przemocą wobec kobiet. Sprawdź koniecznie bitababa.pl. Dobra, proszę państwa, teraz pytanie do was. Co się znajduje na stronie bitababa.pl? Odpowiedź A. Brzydkie filmiki. Odpowiedź B. Aukcja WOŚP. Odpowiedź C. Strona w budowie? Odpowiedź D. Nie ma takiej strony. B. Nie no, ja powiem, że nie ma takiej strony. Sprawdźmy, co znajduje się na stronie bitababa. Nie są to brzydkie filmiki. Jest taka strona. Jest to strona w budowie oraz jest tam aukcja na WOŚP. Także dwie poprawne odpowiedzi były. Grapach babę klatki. Czyli tak, Szał wychodzi na prowadzenie, jeden punkt. Tym razem czas na naszego serdecznego znajomego Anteriaska. To jest mój ulubiony klif. O! Chyba. Nie, latarnie, nie ufam ci, Maciek. No daj latarnię, proszę. Nie ma. Dole. Dobra, proszę państwa. Pytanie brzmi, gdzie jest latarnia? I musicie zgadnąć, co powie kolega. Odpowiedź A. Na cooldownie. Odpowiedź B. Na midzie i f***a se złap. Odpowiedź C. Na dupę rzucona. Odpowiedź D. W twojej starej. Ja, odpowiedź B. Dupa i twoja mama to są rzeczy, które ty byś powiedział, czyli wymyśliłeś się. Odpowiedź B. Zobaczmy, jaka jest prawda. Da, jak nie ma? Gdzie ona leży? Co jest? Wyjdę, chodzę z gry. Jak już? Piję wodę. Zapałem! No, co złap. Obaj mieliście rację, gratulacje. Prawda. Mi się jeszcze podoba nick, bestia z Orłowa. Jadę na Orłowo coś przekąsić. Jest worth it, bo creepy się zatrzymają, jeżeli ty wyjdziesz. A ja stąd wychodzę, no spokojnie, mam jeszcze dwie poty. Ale jakie obrażenia oni zadają? Masz kół? Felipe! Kurwa. Tutaj nie ma pytania. Chcę po prostu Benek zabił kochanego rosołka. Dobra, proszę państwa, tu nie było punktacji, lecimy dalej. W razie zainteresowania taką formą współpracy, proszę o kontakt na ten adres. Warunki współpracy oraz wynagrodzenie znajdują się w umowie poniżej. To jest mail, którego dostał Anterias od rzekomo Diablo Chairs, który, przypominam, jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Teraz pytanie do was, gracze. Co znajduje się w linku? Odpowiedź A. Jest to umowa, ale dla kanału Dr. Hodo. Odpowiedź B. Jest to Rickroll. Odpowiedź C. Jest to film z tańczącym Gregasem. I odpowiedź B. Jest to strona bitababa.pl. Ja bym dał odpowiedź C. Ja B. Rickroll. Boży. Dobra, to w takim razie zobaczmy, jaka jest prawda. I teraz wchodzimy w ten link. Czas wytoczyć beczkę! No dobra, czyli co, okazuje się, że Szao po raz kolejny miał rację. Był to Gragas, nie był to Rickroll. Ale ja bym bardzo się śmiał, gdyby to była bitababa.pl. Myślicie, że taką babę można bić krzesłem Diablo? O nie! Szczerze mówiąc, to krzesła Diablo są tak miękkie, żebyś ni ch**a damage'a nie zrobił. Chyba żebyś tymi metalowymi częściami... Dobra, nieważne! Mają pinkę. O kurwa, to jest też! XD. Kolejny Anterias i kolejne potężne zagranie, coś czuję. Zdjęcia zrobione 5 sekund przed kraksą. Ja wierzę, że przeżył. Kto był na streamie, proszę tego nie potwierdzać ani nie zaprzeczać. Next. Trzeci błąd to nieodpowiednie słownictwo. Język, którego używasz, ma... K***a! Cicho bądź! Puszczam muzę.
Jezus, jaki włączył hit od razu! Ale ten timing w ogóle! Co to był za materiał tam leciał w tle? Co to było? Jak dobrze się wysławiać. Tutaj również nie można było zdobyć punktów, ale klip... Zaczynamy 20 klipów z alkoholem. No nie! Ja! Tam się wbił. Nie! Nie, ja się nie zgadzam, kurwa, na taki wynik! Ej, to jest ładny soundbite, który można wykorzystywać w codziennym życiu, na przykład, nie wiem, stajesz wyniki matury i nagle... Nie, ja się nie zgadzam, kurwa, na taki wynik! Miałem 10% z polskiego, nie mów mi tak! Matka się za ciebie wstydzi. Wstydzi się, kurwa, twój stary, babcia, dziadek, a nad przyszły syn... Ja życzę, żeby... No i proszę państwa, pytanie konkursowe. Czego życzy Arkwell? Wszystkiego najlepszego. Żeby mu kumpel nasikał do Sprite'a, żeby dostał perma na ten krzywy ryj, żeby ktoś z rodziny był innego koloru skóry, żeby wdepnął w gówno na ulicy. Panowie, słucham waszych odpowiedzi. Odpowiedź A. Żeby kumpel nasikał do Sprite'a, tak? Po prostu wydaje mi się, że to by było albo A, albo C, ale C by nie powiedział, bo aż taki głupi nie jest, żeby kurde aż tak na krawędzi na Twitchu siedzieć. Czao podał swoją odpowiedź, no to ja powiem, że widziałem ten klip i był taki głupi, jest odpowiedź C. Ja życzę, żeby ktoś z rodziny był innego koloru skóry niż on. Krzychu, no co ty nie. gadasz teraz? Ja nie myślałem, że oni skupasz tak nie to mnie b***y, co jest? Ale... Dobrze, czyli w takim razie, Crane, doganiasz strzało, 3-2 w tej chwili. A tak, jak to się robi? Ale jest gitki. On ogólnie chciał zrobić salto do tyłu chyba. Salto? Tak. To nie jest tak, że jakiś mostek czy coś? Lewus, napisz w komentarzach, co chciałeś zrobić. Na 3, dobra. 3. Raz, dwa, 3, 3, 2, 1. 4. No. Ry. Nie weszliście, okłamaliście. No. Ja pierdolę, wbili do gierki czy tu? Ty faktycznie Broken Blade jest zianko? Skąd mieli hasło? Tylko! A ryba wejdź, ryba lewo, dobra, mam, ale w ogóle jak się spanikowali, Jezu, facetka idzie szybko! Koraz. Tu gra znowu bez HP, znaczy bez tego. Bez flasha. Bez flasha, okej. Mazonie ma. Mazonie ma. Artur. Dobra, gdyby nie też od kolei to zajmie. Zajmą dzwonasz mi tak. Gdyby nie też od kolei. No i tutaj widać właśnie sukces ich formacji, bo umią się dogadać chłopaki i... Po prostu wiedzą, że jak Overpaw coś mówi, to po prostu na odwrót i jest git. Patryk, pomocy, porwali mnie. Kto? Nie wiem, ale są zamaskowani. Co odpisze Patryk? Odpowiedź A. No i dobrze. Nara. Odpowiedź B. Ale kto pytał, lol? Odpowiedź C. Masz pożyczyć 200? Odpowiedź D. Zablokuje użytkownika Klaudia. Pierwsze imo zbyt mało śmieszne. Ja bym powiedział, że B. B, ale kto pytał, lol? Tak. To zobaczmy w takim razie. Jeszcze przechodzi, że sam mój serw. Dobra, no to co w takim razie, Crane? Punkt dla ciebie, 3-3 w tej chwili. No proszę. Widzicie tę grę, co ja? Przecież to k***wa j***a musiała tak Linka nawstawiać w tym Champions Select, to jest chuj. No k***a jest do chuj***a. No co jest k***a, ty? No co i... jest do chuj***a, k***wa? O kurde, ale outplay. No k***a, no co? Co to k***a było? Proszę państwa, Renata. Dicho orangutan, just subscribe. Proszę państwa, pytanie do was. Co zrobi Wysocki? Pamiętajcie, że jest teraz 3-3, więc dużo od tego pytania zależy. Wywali się i złamie klawiaturę. Sfejluje Flesza. Wyłączy streama, przeżyje i zabije smoka. Flesza zabije. Przeżyje i zabije smoka. Szało, wierzysz w niego? Nie w niego. Wydajemy. A ty, Crane, czemu uważasz, że sfejluje Flesza? No bo widzę, że jest aktywny. Zobaczmy w takim razie. Chłopie jest dobry! Jak zrobił to Dajan? O mój Boże! Jak chcę tak grać? Soski, masz nowego fana. Dobra, ale podsumowując nasze punkty, Szao zdobywa kolejny, 4-3. Użytkownik Wysocki otrzymał właśnie 50 tysięcy donate, jak myślicie co powie? Trzymaj, bo ja nie potrzebuję. Jaki szklana za 50 tysięcy złotych? Jak jest tutaj to przewrócenie... Dobra, proszę państwa, kolejne pytanie. Co rozwalił Wysocki?
Odpowiedź A. Krzesło. Odpowiedź B. Łóżko. Odpowiedź C. Szklankę. Odpowiedź D. Ścianę. Szklankę. Szklankę, bo było jakieś takie wazowy dźwięk, dzbanowy. Szklanki nie mógł rozwalić, bo dał mu ten 5000 zł, więc... I biurko się je, nie? To zobaczcie to. Wiedziałem, ale... Ta Renata jest jebana, grałem tu w się i to... Także poprawna odpowiedź to była ściana. Mocno tą ściankę rozwalił. Ale to jakaś taka gipsuwa, to tam nie ma co. No, także niestety nikt nie zdobywa punktu. 4-3, proszę państwa. Będzie jeszcze jedno pytanie. I bliżej je trzymaj. Nie zmieniłem orientacji. Proszę państwa, co zrobi Bruce? Odpowiedź A. Pokaże pachy. Odpowiedź B. Obleje się wodą. Odpowiedź C. Przejdzie się po pokoju w szpilkach. Odpowiedź D. Przewróci się. To jest finalny shot tego odcinka. Czy przewróci się jest powiązane ze szpilkami? Może być tak, że są dwie poprawne odpowiedzi w razie czego. No to C powiem. To ja biorę D. Czy może będą obydwie poprawne? Czyli co, uważacie, że Bruce... Tak. Chłop stanie w szpilkach i się wyjebie w nich. Na 100%. Tak. Dobra, zobaczmy jaka jest prawda. Nogi bliżej. Coś za wysoki jest. Idzie chłop, daje radę. Czy się wywali, zobaczmy. Ustał chłop. Czyli Crane zdobywa punkt, proszę państwa, za odpowiedź C. Przejdzie się po pokoju w szpilkach. A Shao nie zdobywa, bo się nie przewrócił. No dobrze, proszę państwa, czyli mamy remis. Nie, ja się nie zgadzam, kurwa, na taki wynik. No dobra, z racji, że mamy remis, nikt nie wygrywa. O, nie żartuję, wygrywacie obaj. Obaj. Także gratulacje, każdy dostaje po skinie. A jeżeli wy chcielibyście zobaczyć więcej takich filmów, to kliknijcie sobie w ten tutaj. Tam na przykład jest jak Wardenga fleszuje w miejscu. Mówienie masz pod D. Pod D? No dobra, to wszystko, trzymajcie się, elo.